Jak Państwu obiecaliśmy przed wiadomościami, zapraszamy teraz na rozmowę z ciekawą osobą, która uświadomi Państwu, jak wygląda jeden z najważniejszych, najpiękniejszych instrumentów od środka. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan Łukasz Wroński, lutnik. Witamy bardzo serdecznie. Miło. Dziękuję bardzo. Czym zajmuje się lutnik? Lutowaniem? Lutowanie? No może czasami, ale przeważnie skrzypcami. Czyli robieniem instrumentów muzycznych, instrumentów skrzypca, altówki, wiolonczele. Jest pan absolwentem jedynego na świecie, zdaje się, wydziału, który szkoli magistrów lutników. Dokładnie, dokładnie. W Poznaniu. Akademia Muzyczna w Poznaniu jest jedyną uczelnią na świecie, gdzie można otrzymać tytuł magistra sztuki. A stało się to za przyczyną, gdyż w Polsce mamy wielkie tradycje lutnictwa i też w sumie muzyki. Są dwa licea, jedno jest w Zakopanem, liceum plastyczne, gdzie ja tam uczęszczałem i skończyłem Wydział Lutnictwa i w Poznaniu w Liceum Muzycznym. Potem mamy Akademię Muzyczną, gdzie właśnie można otrzymać tytuł magistra. Jest to jedyna uczelnia na świecie, gdzie można otrzymać jakby ten tytuł. Jest bardzo dużo różnych uczelni, dużo różnych kursów, koledży na całym świecie. Teraz jest nawet więcej, bo w sumie jest tam wzrosłe zainteresowanie jakby w sumie skrzypcami, w sumie ich w sumie produkcją. Ale raczej są to takie bardziej produkcje jakby pracownicze, nie? Że jakby idzie dalej. To fabryka bardziej. Fabryka, a nie. Chociaż też są artyści, którzy jakby uczą swoje pracownie, jak dalej, jak w sumie słynna Cremona, gdzie jest. Pan ponoć, też tam był, zdaje się. Też byłem w Cremonie, też jakby chciałem zasięgnąć tej tradycji włoskiej. Pojechałem do Cremony, tam byłem w dwóch słynnych pracowniach, Eric Lod i Bergonzi. Także też jakby zasięgnąłem tej jakby włoskiej tradycji. U nas w Polsce mamy jakby swoją tradycję polską. A na czym ona polega, ta polska tradycja? Ja wiem, znaczy że jest to, dosyć... polska tradycja jest tak samo jak i włoska stara. Powstała szkoła polska lotnicza, już się datuje na XVI wiek, gdzie przyjechała do Polski Bona Sforza. Ona przywiozła dużo muzyków, dużo artystów. I jakby połączenie artystów włoskich, jakby tradycji włoskiej z polskością, tak samo z tradycją polską, z ich instrumentami ludowymi. Można dużo teoretyków muzyki i lutnictwa nawet twierdzi, że skrzypce mogły powstać na terenach polskich. Gdyż właśnie jakby w Polsce była ta wielka tradycja grania na tych właśnie instrumentach. Panie Łukaszu, przywiózł pan tutaj skrzypce w stanie surowym, sproszkowanym niejako. No nie, może pan opowiedzieć w ogóle o tych przedmiotach. Tak, nie, one są wszystkie wyglądają bardzo taka imponująco. Forma, która, jest to forma do gdyby. Boczków, gdzie są formy wewnętrzne i zewnętrzne. Mhm. Tutaj jakby boczki się po prostu wygina wewnątrz. Czyli te boki tutaj z tej tak, strony. Tutaj, skrzypce prawie przed lakierowaniem, a już po zrobieniu jakby całej budowy skrzypiec, bo tu właśnie boczki, wygina się w takiej formie. I czy rozumiem, że już wyrzeźbiony fragment wkłada się w te boczki, to jak to działa? Boczki jakby mają swoją po prostu jedną tylko grubość. Mhm. To jakby po prostu, tam nie mam ze sobą, ale jakby jest to jakby jeden płat drewna i tak. Po prostu wygina się na gorąco. Aha. Do tej formy. Ale pozostałe instrumenty, jak tył czy wierzch, jest to wszystko rzeźbione ręcznie. W jednym kawałku. W jednym kawałku lub Państwo tego nie są w stanie dotknąć, ale rzeczywiście delikatność tego i cienkość tego kawałka drewna jest wręcz porażająca. Po prostu, bo to jest znaczy tak, jest tak. To bardzo delikatne i jaworowe drewno idzie na dolną płytę, na boczki, na główkę. Jest to drewno twarde, bo to jest w sumie drewno liściaste. A od czego zależy brzmienie skrzypiec? Bo oczywiście wiemy, że był słynny Stradivarius, no, tworzył skrzypce, które brzmiały jak nic innego. Są teraz bezcenne właściwie. I czy na czym polegał jego sekret? Czy nadal to jest jeszcze tajemnicą? I na czym polega właśnie barwa skrzypiec? Co, jakie trzeba zrobić, żeby one brzmiały tak magicznie. Tak jak Stradivari. Znaczy tutaj to jest temat bardzo szeroki i to nikt rzeczywiście jeszcze nie odpowiedział na ten temat, jak to zrobić takie same skrzypce jak Stradivari, bo to jest po prostu nie do osiągnięcia. Po prostu, bo to jest jakby dany instrument jakby swoistym dziełem sztuki.
Dlatego jest strasznie trudno skopiować ani instrument, choć lutnicy próbują oczywiście skopiować te najstarsze i najbardziej znane okazy, jak Stradivari, Guarneri czy Amati. Są to instrumenty niepowtarzalne, jakby one ustaliły ten kanon w sztuce lutniczej. I tam przez to właśnie się mówi o różnych modelach skrzypie, że to jest styl Guarneriego, to jest Stradivariego. Stradivari jest tak uznany i tak bardzo znany, gdyż te jego instrumenty rzeczywiście są wyjątkowe ze względu na jego kształty, na jego perfekcję tak samo. No i na dźwięk, na barwę. Teraz jak wiadomo, są to miliony dolarów za taki instrument i tutaj w Nowym Jorku możemy spotkać bardzo dużo okazów takich. Nawet często pracuję nad takimi instrumentami, muzycy przychodzą, przynoszą, czasami muszę zmienić tuszę czy skleić i tak dalej. Wiadomo, to jest taka praca bardzo już poważna. No, czyli rozumiem, ale rozkłada pan Stradivariego na kawałki wtedy. Znaczy nie, to akurat nie można, bo to już wchodzi w to. Ubezpieczenie i poważna sprawa. I muzyk tak samo często się boi nawet robić zbytnio z takim instrumentem, bo jakby się boi, że straci ten dźwięk. Ale generalnie przy takim doświadczeniu, jak dobry lutnik ma, to po prostu może tam gwarantować, że jakby może nawet udoskonalić czy naprawić. Bo każdy instrument, nawet i Stradivari, może mieć jakieś swoje złe dni. Czasami gra, czasami nie, czasami... Kapryśne bywa. Dokładnie, bo to jest po prostu drewno. Czego to zależy? Od wilgotności powietrza? Wilgotności drewna, czasami w zimie jest bardzo sucho, dlatego często musimy dbać o instrument, żeby nie było za sucho. Musimy używać różnych dobrych futerałów, czy różne środki, żeby miały swoją wilgoć. A tutaj właśnie gotowe instrumenty, które są opatrzone takimi śmiesznymi główkami. Jedna to jest Lady Liberty, druga to jest... Jak się dowiedziałem przed programem Perseusz. Tak, altówka. To jest altówka. Po polsku. I altówka jest większa od skrzypiec. To są skrzypce. Ja w sumie tam generalnie wiadomo robię instrumenty klasyczne, ale tak samo jakby idę w kierunku jakby własnych modeli, mojego stylu i coś stworzyć może bardziej awangardowego. Wiadomo, często właśnie jako artysta, tak samo malarz i rzeźbiarz, postaram się czasami uchwycić coś po prostu jako rzeźba. A gdzie można usłyszeć pana skrzypce? Generalnie w Nowym Jorku na pewno. Dużo artystów, wykonawców ma moje instrumenty w filharmonii, w Europie. No i wciąż jakby robię nowe, także... No wiemy, proszę Państwa, że jedne ze skrzypiec pana Łukasza są stanowymi skrzypcami Oklahomy. Tak jak tutaj mamy projekt stanowych skrzypiec dla Nowego Jorku, to pan Łukasz stworzył także oficjalne skrzypce stanu Oklahoma. Więc jeżeli chcemy je zobaczyć. Z Indianinem na górze. Tak, na górce. Znaczy tutaj nie mam akurat ze sobą, a tak. Przyjąłem tylko dwa instrumenty. Mamy Lady Liberty. Jest Lady Liberty. Ta korona nie przeszkadza przy graniu jakiegoś tak? Znaczy jest ona troszeczkę niebezpieczna, bo nawet jest troszeczkę ostra. Dużo osób się jakby się śmieje, ale generalnie jest to instrument inspirowany Statuą Wolności, tak. Jeden z najsłynniejszych symboli wolności, tak. I tolerancji i tak dalej. Także chciałem po prostu jakby w honorze dla Ameryki, Nowego Jorku zrobić taki instrument. To w sumie w honorze całej emigracji, tak można powiedzieć. Instrument bardzo fajnie gra i to dużo osób pyta, dlaczego tak? Czy ten instrument, jak się wpływa? Zmieni kształty, to czy na przykład jak dodam inny kawałek drewna czy metalu, to jest tutaj te druty, jest to 14-karatowe złoto. O! Panie Łukaszu, jestem przekonana, że nasi telewidzowie są bardzo ciekawi, czy tak oryginalne skrzypce z dodatkami, ze specjalną główką brzmią tak samo jak zwyczajnie. Jak one brzmią? Czy może pan nam zaprezentować to? Oczywiście. Brzmią bardzo dobrze. Brzmią jak skrzypce. Jak normalne skrzypce. Brzmią bardzo, bardzo głośno, bardzo, bardzo głęboko i były wykorzystywane już w wielu koncertach.
A właśnie, tak jeszcze tak spytam, bo będziemy już kończyć, ale zanim skończymy, ja muszę się spytać, czy skrzypce, właśnie takie skrzypce są bardzo drogie? Czy każdy sobie można to pozwolić, czy raczej musi wziąć kredyt? Zależy. No skrzypce już tam w dzisiejszych czasach możemy kupić bardzo tanio, bo są masowe produkcje. Ale takie specjalne skrzypce. Takie jak moje skrzypce, wiadomo, na zamówienie już jest to druga sprawa. I generalnie płaci się tutaj za nazwisko przeważnie. Jak będę bardziej znany i uznany, to będą może jeszcze dwa razy droższe. Panie Łukaszu, będziemy musieli się niestety pożegnać, ale zanim to zrobimy, może niech pan powie, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego, co pan robi. Więcej informacji na mojej stronie internetowej na pewno. Jest to lukasviolins.com i zawsze można do mnie napisać, przedzwonić. Odwiedzić też? Odwiedzić oczywiście na Queens, Jackson Heights i jest mi bardzo miło zawsze poznać nowych muzyków, nowe twarze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Drodzy Państwo, nie wiem jak na Was, ale na mnie umiejętności naszego gościa wielkie wrażenie wywierają. To prawda. Umiałbyś tak, Tomasz? Nie, absolutnie nie. Wygiąć drewno, tak żeby było... Już grało. Zamieniło się w skrzypce i grało. No, to niesamowite. Proszę.